Cześć, w dzisiejszym odcinku test Xiaomi Redmi 5. Jakiś czas temu miałem okazję testować Xiaomi Redmi 5 Plus i być może to pamiętacie ze względu na to, że przy okazji zaserwowałem Wam unikalne, powiedzmy, wrażenia słuchowe. Natomiast dzisiaj sięgam po prostszy wariant jednego z najprostszych modeli marki. Redmi 5 z zewnątrz bardzo, ale to bardzo przypomina pozostałe tanie i średniopółkowe urządzenia Xiaomi. Front wypełnia zaoblony w rogach ekran 18:9 z dość dużym podbródkiem. Plecki są co nieco zagięte dla wygody uchwytu i są częściowo wykonane z metalu. Tym razem tego aluminium nie ma jakoś bardzo dużo. Można powiedzieć, że to jedynie klapka przykrywająca płaską część spodu urządzenia. Korpus, więc całe boki oraz przestrzenie na górze i na dole są plastikowe. Doceniam jednak, że metal oddzielono ładnie błyszczącymi paskami. Doceniam, że tych połyskujących jest więcej oraz to, że tworzywo sztuczne dookoła jest dobrej jakości. Zresztą, w zasadzie wszystkie elementy poza szkłem są zmatowione, więc nie brudzą się łatwo i nie łapią mikrorys. Tafla na froncie to któryś wariant Gorilla Glass. Klawisze pracują pewnie i są dobrze rozmieszczone. Wszystko jest też świetnie spasowane, nie trzeszczy i nie zalatuje tanizną. Całościowo Redmi 5 mi się podoba. Telefon wygląda nowocześnie i estetycznie i niczego więcej w tej klasie nie wymagam. Choć nie ukrywam też, sądzę, że niebieska wersja wygląda zdecydowanie lepiej niż ta powtarzalna i nudnawa złota. Na minus są tylko super powszechne wady, czyli to, że konstrukcji nie da się otworzyć i to, że aparat odstaje. Ekran ma 5,7 cala i tak jak wspomniałem na początku, należy do tych wysokich, więc zagospodarowanie przestrzeni jest znakomite. Jeśli chodzi o rozdzielczość, to ona wynosi 720x1440, to jest HD+, co oznacza również, że gęstość wynosi 282 piksele na cal. Ostrość w związku z tym jest dobra, natomiast z całą pewnością nie jakoś porywająca. Siostrzany Redmi 5 Plus ze swoim ekranem Full HD+, wypada w tym aspekcie dużo lepiej. Matrycę wykonano w technologii IPS i oceniam ją pozytywnie. Jasność maksymalna jest dobra, kontrast ponadprzeciętny, kąty widzenia także, a kolory są żywe i nasycone. W ustawieniach można zmienić temperaturę barwową, włączyć filtr niebieskiego światła oraz wybudzanie urządzenia dwukrotnym kliknięciem. A wiecie, że ja to ostatnio bardzo lubię. Da się podkręcić także kontrast. Nie zapomniano też o małej diodzie powiadomień. Wydaje się więc, że Xiaomi wie co robi i robi to dobrze. Smartfon pracuje na 8-rdzeniowym Snapdragonie 450 rozpędzającym się do 1,8 GHz z grafiką Adreno 506, a mój testowy wariant ma 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej, z czego dla użytkownika dostępne jest mniej więcej 10. Natomiast wydaje mi się, że jednak bardziej popularna jest wersja 3.32, taką na przykład możecie znaleźć w Play. Tożsamy zestaw możecie spotkać na przykład w Galaxy A6 Plus i to, co kłuło mnie w oczy w telefonie za 1400 zł, zupełnie nie boli mnie tutaj. W swojej klasie urządzenie wypada dobrze. Jest mocniejsze na przykład od Motorola Moto G5S, wcale nie słabsze niż LG Q7 i goni wyposażonego w Snapdragona 625 Redmi 5 Plus. Nie powiem, że prędkość działania jest znakomita, a urządzenie jest błyskawiczne, ale przez zdecydowaną większość czasu zachowuje się poprawnie. Zdarzyło mi się zaobserwować sporadyczne zamyślenia, ale wynikające przede wszystkim z konieczności przeładowania programów. Sądzę więc, że wersja z 3 GB pamięci RAM ma więcej sensu i warto się zastanowić, czy do niej nie dopłacić. Tak czy siak, jest naprawdę w porządku. Redmi 5 jest hybrydowym dual SIM-em, więc ma slot na dwie karty nano i jedną z nich można zastąpić dodatkową kartą pamięci. Telefon od momentu rozpoczęcia testów przeszedł kilka aktualizacji, one są częste w przypadku smartfonów Xiaomi. W chwili obecnej pracuje na Androidzie w wersji 7.1 z nakładką systemową MIUI w wersji 9.6. Natomiast zwracam uwagę, że jeśli telefon kupilibyście nie w oficjalnej polskiej dystrybucji, na przykład w Chinach, na pokładzie możecie znaleźć coś zupełnie innego. Interfejs niezmiennie lubię, za bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane możliwości personalizacyjne i za to, że jest w nim w zasadzie wszystko, co jest mi na co dzień potrzebne. Są motywy, jest menadżer telefonu pod nazwą panel sterowania, jest opcja klonowania aplikacji, są wreszcie ładne animacje, a ostatnio pojawiły się jeszcze nowe. Po powrocie na pulpit animuje się ikona minimalizowanego programu. Jeśli ktoś by potrzebował, można stworzyć sobie alternatywną wersję interfejsu w opcji druga przestrzeń. Można też zmienić układ klawiszy funkcyjnych lub dodać im dodatkowe funkcje, choć domyślnie włączona opcja uruchamiania latarki po dłuższym wciśnięciu przycisku menu kontekstowego na ekranie blokady nie ma sensu. Wszak telefon nie ma fizycznych klawiszy. Można je także wyłączyć i używać gestów pełnoekranowych. Pociągnięcie od środka ekranu w górę to wyjście na pulpit, pociągnięcie i przytrzymanie wywoła menadżer wielozadaniowości, nomen omen w nim znajdziecie też opcję dzielenia ekranu na dwie części, a przeciągnięcie od lewej lub prawej krawędzi to powrót. Wszystkie działają sprawnie, choć animacje im towarzyszące niestety na ogół nie są płynne. Niezmiennie za wyjątkowo głupie uznaję natomiast to, że po początkowym skonfigurowaniu urządzenia ikony powiadomień na pasku są wyłączone, więc nie widać, czy mamy jakieś nieodczytane komunikaty. Xiaomi powinno to wreszcie zmienić. Polecam też zerknąć do zakładki oszczędzania energii i świadomie nim sterować, żeby nie okazało się, że autosynchronizacja jest wyłączona, jakieś informacje czy wiadomości docierają z opóźnieniem.
Czytnik linii papilarnych na pleckach jest aktywny, szybki i celny. Opcji odblokowywania twarzą nie znalazłem. Telefon ma dedykowany odtwarzacz muzyczny, ale nawet przed zerknięciem do korektora, który z kolei jest schowany dość głęboko w ustawieniach, dźwięk wydaje się jakoś podkręcony. Słychać mocne, zdecydowane basy. I cóż, trzeba je lubić lub dopasować sobie barwę w equalizerze. On działa globalnie. Ja wielkim fanem nie jestem, ale całościowo to jak gra Redmi 5 oceniam pozytywnie. Głośnik zewnętrzny także wypada w porządku. Barwa jest ok, głośność jest na plus. Główny aparat ma 12 megapikseli, światło 2.2, autofokus z detekcją fazy, duże piksele i pięcioczęściowy obiektyw, jak pisze na swojej stronie producent. Wychodzi więc na to, że zestaw jest ten sam co w Redmi 5 Plus. Jedyną różnicą jest pojedyncza, a nie podwójna dioda doświetlająca. Interfejs jest zaś prosty, jak to, że króliki lubią sałatę. W głównym oknie jest tylko kilka skrótów. Do HDR-u, nie włączającego się niestety automatycznie, lampy błyskowej, filtrów, trybów, selfiaków, galerii i nagrywania wideo. Przeciągnięcia nie dają żadnego skutku, a dodatkowe opcje to panorama, poziomica, wybór scenerii, tryb nocny o nazwie HHT, oraz ręczny, słusznie upominający się, żeby go zamknąć, bo możliwość zmiany balansu bieli i ISO ciężko uznać za prawdziwy manual. W ustawieniach można sobie za to na stałe włączyć retusz, czyli podkręcić nasycenie, kontrast i wyostrzenie. Skoro aparat jest taki sam jak w Redmi 5 Plus, nie dziwota, że zdjęcia też wypadają w zasadzie tak samo. Przy pomocy Redmi 5 da się zrobić naprawdę przyjemnie wyglądającą fotę. Z ładnymi kolorami, dobrą rozpiętością tonalną i kontrastem oraz odpowiednio szczegółową. Na duży plus jest efekt, jaki daje HDR, tym bardziej szkoda, że trzeba go włączać ręcznie. To wszystko, gdy patrzy się na pomniejszone zdjęcia. Jeśli będziecie im się przyglądać bardziej skrupulatnie, okaże się, że autofokus raz na jakiś czas się myli, więc kadry są nieostre, a i szumów nie brakuje. Tak czy siak jednak w słońcu jest lepiej niż w większości konkurentów. Niestety, po zmroku, brak światła i stosunkowo ciemny obiektyw, aparat próbuje rekompensować dłuższym naświetlaniem, co skutkuje oczywiście poruszonymi ujęciami i tylko część zdjęć nocnych wyszła mi znośnie. Ceny telefonu w tym aspekcie nie udało się przeskoczyć. 5-megapikselowy aparat na froncie wypada w porządku, szczegółowość jest ok, kolory wyglądają nieźle, jest też dość agresywny w swojej naturze upiększanie. Filmy są nagrywane w 1080p w 30 klatkach na sekundę i tutaj Redmi 5 Plus ma przewagę ze swoim 4K, natomiast mogę je pochwalić za ilość detali, kolory oraz płynność, tradycyjnie efekt końcowy psuje jednak brak jakiejkolwiek stabilizacji. Jeśli chodzi o łączność, momentami jest zaskakująco. Telefon obsługuje LTE kategorii 6, model sprzedawany oficjalnie w Polsce o oznaczeniu kodowym MDG1, również w paśmie 800 MHz. Jest Bluetooth 4.2 i jest Radio FM, natomiast zapomniano niestety o NFC, szkoda, i zapomniano o wsparciu dla Wi-Fi w paśmie 5 GHz. Dość niespodziewanie w tej klasie dorzucono natomiast diodę podczerwieni, więc Redmi 5 może służyć jako pilot. Mocną cechą wielu tanich i średniopółkowych smartfonów Xiaomi jest natomiast bateria, natomiast niestety tym razem ją mocno zmniejszono. Ma 3300 mAh zamiast 4000 w poprzedniku i w modelu bliźniaczym. To przekłada się na do 1,5 dnia przy mocniejszym obciążeniu oraz do 2 w cyklu mieszanym. Do 3 dni nie udało mi się dobić. Ładowarka w zestawie jest 2-amperowa, telefon nie obsługuje szybkiego ładowania, więc 100% w rogu ekranu zobaczycie dopiero po ponad 2 godzinach. Trzeba do tego wykorzystać przewód zakończony wtykiem micro USB. Podsumowując, Xiaomi Redmi 5 z całą pewnością nie jest smartfonem unikalnym, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że producent urządzenia co chwilę na rynek wpuszcza kolejne modele, które niewiele się od siebie różnią i rzeczywiście nawet osoby, które chciałyby za tym nadążać i orientować się w tym wszystkim, mogą zacząć je między sobą mylić. Natomiast to nie zmienia mojej oceny, która jest po prostu pozytywna. Uważam, że Redmi 5 to telefon udany. Myślę, że może być dobrym wyborem dla wielu osób chcących kupić smartfon z niejakoś nie wiadomo jak wysokim abonamentem i myślę, że te osoby będą zadowolone z ekranu, prędkości działania czy aparatu. Jeśli jednak różnica pomiędzy wersją nieplusową a tą z plusem jest niewielka, polecam dopłacić do modelu większego, choćby ze względu na bardziej pojemną baterię. Natomiast tak czy siak, w cenie około 500 zł, a za tyle przed chwilą znalazłem telefon w porównywarkach cenowych w tej wersji 2.16, Xiaomi Redmi 5 mogę gorąco polecić. Co Wy sądzicie o Xiaomi Redmi 5? Czy telefon się wyróżnia w klasie tych telefonów tanich i średniopółkowych, czy jednak warto dopłacić do czegoś mocniejszego albo generalnie wybrać jakiś inny sprzęt? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Jeżeli odcinek Wam się podobał, oczywiście zachęcam, żebyście zostawili łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, również mogę Was zaprosić do kliknięcia czerwonego przycisku. A jeżeli jeszcze nie zaglądaliście na moje media społecznościowe, to serdecznie zapraszam na przykład na Instagrama, którego mam od niedawna, albo na Twittera, którego mam znacznie dłużej, albo ewentualnie na Facebooka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dzięki Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym Mobzilla. Trzymajcie się, cześć!